No, cześć, wracamy po przerwie. Wróciliśmy z Giecza, już jest ciemno. Będziemy wyciągać ten więcierz, więc przydałoby nam się ogarnąć jakieś źródło światła. Czyli będziemy sobie teraz pracować nad zrobieniem pochodni jakiejś. Mamy Jaszka, już jestem w trakcie rozszczepiania go na dwa. Mamy sobie szmatkę. Taki pasek. I mamy sobie smalcie, który będziemy wytapiać, żeby tą szmatkę w nim umoczyć i potem zawinąć to wszystko ładnie razem. Niestety nie znaleźliśmy nigdzie żadnego iglastego drzewa, więc nie mamy żywicy, nie? Żywica by jeszcze była fajna do tego, ale na tą chwilę wyciągnięcia wydaje mi się, że ta pochodnia, którą zrobimy, powinna wystarczyć. No to zobaczymy, co będzie dalej. Na taką krótką chwilę powinno wystarczyć, wydaje mi się. Dym. Chodź raz. Dwie? Wydaje mi się, że na taką krótką chwilę powinno wystarczyć ze spokojem.
No, to odpalamy pochodnie. Rozpaliliśmy ogień, żebym się mógł ogrzać w razie czego. Jak już będę wracał. Jak widzicie, jestem przygotowany do wejścia do wody. W obozie zostawiłem sobie suche rzeczy. No bo jednak wspominam, że jest listopad. Więc trochę w tej wodzie może być zimno i na pewno będzie zimno. No jestem ciekawy, czy się tam złapało, zobaczymy. Dobrze się widać. Żebyśmy jeszcze nie przegapili miejsca. No i chwila prawdy. Liny są. Ale patrz, ty przybrał wody. No. Ja dostałem. Kamienie są pod wodą, no? No tak, to ten. To już poziom wody się podniósł, ten tak jak nie było. Ciekawe. Wejdą sobie kieskę po sobie. No niestety. No cóż. No jak widzimy, nie udało się. Ale przynajmniej spróbowaliśmy. Wydaje mi się, że może to być kwestia tego, że jednak nie zrobiliśmy jakiegoś spiętrzenia wody takiego, w którym by się to ten prąd by się wzmagał i te ryby bardziej by były spychane w tamtym kierunku. Ale moim zdaniem eksperyment i tak ciekawy i warty włożenia do wody w nocy w listopadzie. No, jeszcze wyciągamy linę i uciekamy. Co, ustawiamy? No, niech archeolodzy się... Tak, pozdrawiamy lokalnych archeologów i innych, prawda... Konserwatorów. Konserwatorów muzealnych, tak. No, zabytku, no. Zabytek. Trzymaj. Fire, go. Co zrobić? No, no teraz szukamy drogi do powrotnej do obozu. Nie wiem, czy Kuba, jeżeli skieruje tam kamerę, będzie widać taką może lekką poświatę. Spróbuj. Chyba nie. Nic. Także powiem wam, że obóz jest bardzo fajnie zakamuflowany, bo ognisko, jak widzieliście, jest ładnie rozpalone, mocno. A widać tylko taką lekką poświatę. O, a pochodnia chyba na styk, bo już zaczyna się wyżarzać miejscami. Także wszystko wyliczyliśmy idealnie. Pochodnie nie będziemy chyba korzystać raczej. Do ogniska. Co? Szkoda pochodni. Co, chcesz sobie pobiegać z nią? Chcesz? No daj. Jak widzimy, nie zawsze, prawda, wszystkie nasze projekty się kończą sukcesem. Czasami są też niepowodzenia jakieś, ale robimy to, bo warto właśnie próbować takich rzeczy, sprawdzać je. No i teraz już wiemy, co możemy poprawić następnym razem, co mogło być lepszego. Być może właśnie więcej miał zbyt duże otwory jeszcze, chociaż był już taką wersją, powiedzmy, poprawioną. Być może umiejscowiliśmy go w złym miejscu, a być może po prostu mieliśmy pecha. Jeszcze na pewno kiedyś spróbujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku.